wizja Międzymorza jest dla mnie całkowicie absurdalna. Dlatego, że ona zawiera jako przywoływanie tego historycznie jakiś niebywały paternalizm wobec Ukraińców czy Białorusinów. Wizja Międzymorza jest też w wykonaniu pisowskim taką próbą powiedzenia, a tam ten Zachód, my tu stworzymy, odtworzymy taki blok teraz polski, prawda, który będzie niejako konkurował z tą zachodnią, zepsutą Europą i tak dalej. I jak słyszę o Międzymorzu, to wcale mi się to nie podoba, tym bardziej, że uważam to za kompletnie nierealistyczne, bo dla takich Ukraińców ważna jest Bruksela przede wszystkim, bo chcą być członkiem Unii Europejskiej. Oczywiście ważne są Stany Zjednoczone i ważny jest Berlin, bo ma pieniądze, więc pomysł, że będą w jakichś super specjalnych związkach z Polską, jest nie w ich interesie, mimo że należy absolutnie witać to, że w tej chwili te stosunki są, wydają się wzajemne, bardzo dobre. Więc sorry, ale znów odwołanie się do historii.